Gdy tylko przeniosłam się do Warszawy na studia, postanowiłam poszukać pracy. Mój plan zajęć w USB był ułożony tak, że wręcz do tego zachęcał. Na większości rozmów rekrutacyjnych musiałam tłumaczyć, że chociaż studiuję w bankowej, nie wiążę przyszłości z finansami. Pamiętam, że gdy 2 lata temu rozpoczynałem naukę w USB na pierwszym roku psychologii w biznesie, moi znajomi dziwili się, co bankowa ma wspólnego z tym kierunkiem. Cóż, doświadczenia, o których mówią studenci, nie są dla mnie zaskoczeniem. Dlatego zdecydowaliśmy się zmienić nazwę na taką, która będzie lepiej dopasowana do profilu naszej uczelni. Od kilku lat szukaliśmy nazwy, która najlepiej reprezentowałaby nasze wartości i podkreślała, że w edukacji liczy się praktyczna wiedza i umiejętności, a nauka powinna odbywać się w przyjaznej, partnerskiej atmosferze. Nazwy odpowiedniej dla uczelni, która stara się pokazać studentom najważniejsze aspekty i sedno każdego, nawet najbardziej złożonego zagadnienia. Uczelnia WSB Merito to od wiosny tego roku nowa, oficjalna nazwa Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Słowo Merito to efekt prac, w ramach których przeanalizowaliśmy ponad 600 propozycji. Merito to słowo, którego teoretycznie nie ma w języku polskim, dlatego nigdzie nie znajdziemy jego definicji. W praktyce jednak wszyscy je rozumiemy. Polish is not a simple language. It has many words that are extremely difficult to pronounce, like Wyższa Szkoła. I'm glad that my university is called Merito. It's a simple yet meaningful name, just on point. Merito to nazwa, na którą studenci od początku badania zwracali uwagę. Logo również zebrało pozytywne opinie. Podoba mi się to logo. Przykuwa uwagę i ma ciekawy kolor. Merito. Prosto i zrozumiale. Ja jestem na tak. Jestem przekonany, że zmiana nazwy to kolejny dobry krok na drodze rozwoju naszej uczelni. Uczelni WSB Merito. Uczelnie WSB Merito. Nowa nazwa, nowe możliwości.